Państwo, przed nami dzisiaj moc atrakcji. Na pierwszy, że tak powiem, ogień pójdą dziewczęta śpiewające, czyli nasze nadburzańskie słowiki. Więc tutaj będzie naprawdę będzie, myślę, co posłuchać. Później wystąpi przed nami grupa teatralna Winda, a następnie Teatr Niezależnego Wieku pokaże nam sztukę opartą o teksty Tuwima. Drogie babcie, drodzy dziadkowie, chciałbym wam w imieniu swoim, współpracowników, złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście jako babcie i dziadkowie mieli na co dzień taką świadomość, że naprawdę wspieracie wychowanie tej swojej, powiedzmy, rodziny i młodzieży. Bo czasami tak bywa, prawda, jak się jest rodzicem, młodym rodzicem, jest się zabieganym, gdzieś tam nie ma się zwykle czasu gdzieś przyjrzeć się na dobrą sprawę tym dzieciom i dopiero człowiek, jak już przychodzi do tego, niektórzy mówią dziadostwa, brzydko, do bycia dziadkiem czy babcią, dopiero człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jak to bardzo jest ważne. I tak jak my gdzieś ze swojej przeszłości widzimy, że tak naprawdę dziadkowie i babcie to jest taka kotwica, do której się wraca i gdzieś się ma cały czas z tyłu głowy, że oni zawsze gdzieś tam byli z boku, prawda? Z boku, przy nas, jako dzieci. I myślę, że to jest bardzo ważne. I chciałbym, żebyście też wiedzieli o tym, jak bardzo ważni jesteście w tym takim, może brzydko powiem, procesie wychowania, ale w tym wychowaniu nowego pokolenia. Żebyście przekazali im i przekazujecie te wartości, ważne wartości dla nas wszystkich. Gdzie czasami może rodzice zabiegani za pracą, za życiem, bo teraz wszystko pędzi, czasami nie mają czasu. A wy ten czas macie i wy ten swój cenny czas poświęcacie dla tych wnuków. I za to wam serdecznie chciałbym podziękować. Czego dziś pragną ci ludzie na ziemi? Myśleł tych myśleł i pewnie już wiem, skąd wiatrem nadziei uczynić tworzenia. Rozbuję w nim marzenia. Niechaj gołębie się bują, kołują. Z dziką radością przegania je czas. Na niebie bezkresie żyjemy tą chwilą. Niech stanie się prawdziwą. Wszystkim babciom na świecie życzę kolorowych gwiazd. Pereł z obłoków na niebie, samych różowych las. Wszystkim dziadkom na świecie życzę truskawkowych kul. Do tego rajskich jabłek i kryształowych kul. Czy
przestał jeść palcami. Mówiłam co spasiba, co pardon, don, don. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy tak? Wbijałam jak dziecku po rusku, po niemiecku. Nie po to jest perfum, abyś ją pił. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. Ach, bo to całowałam cię wtedy, tak. Całowałam, ja też, ja też. Wszyscy całowali? Przybyłeś mi w łotrze, bo miałeś według potrzeb. Czy dziś obywatela na to stać? Stać? A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś. To po co całowałeś mnie wtedy? Zdezynfekowany dom? Nie, jestem, wiesz. Cześć, Pamelko. Cześć! Nie, ja cię wiem. Jak chcesz? Kochana, kompelat. Dawno cię nie widziałam. Co tam słychać u tego twego? Gusta. Dystans, trzeba trzymać dystans, kochana. Pamiętacie, że ona miała Gustawa, tego górnika, którego poznała w synagogi. Już z Gustawem już koniec. O matko! Już on, wiesz, bo on powiedział tak. Ale ty w domu maseczkę też? Wiesz co, maseczki to wiesz, dobrze zdejmę, niech tak będzie, ale maseczki są niezastąpione, kochana. Przez maseczkę poznałam następującego faceta. Kogo następującego? Do którego z kolei? Och, tam ja nie będę liczyć. Kochana, z Gustawem to już koniec. Bo wiesz, powiedział mi. Ja mówię do niego. Gustawo, bo zjadłam sobie po szóstej. Powiedz mi coś złego. Powiedz, nakrzycz na mnie, nakrzycz. A on mówi, ty gruba babo. Kto tak żre po szóstej? Tak do mnie? No to nie, poproszę. Nie, 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 rozstaliśmy się. Mówi, jedź chłopie na nocząc. No się, a co figeloty? To może powiedział niego gruba, znaczy, że była śliczna. Ja domu po śląsku, to znaczy gruba? Nie wiem, ale wiesz. Opowiadaj, ponieważ jestem spragniona tego wszystkiego. Wiesz, poznałam Stanisława. Miał niebieskie oczy. W maseczce był, ale miał niebieskie oczy. Ja myślałam, że to ten, którego znam, ale to ten. Nie, 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 kochana. Wiesz, gdzie się teraz facetów zapoznaje? Nie. Nie wiesz? Na cmentarzu. Tak, na cmentarzu, kochana. Są pęczkami, na pęczku.
na cmentarz. To co tam robią? Teraz taka moda. Wiesz, Gustawa poznałam w sanatorium, tego na tym, także wiesz. Jest dobrze. Jak? A, o maseczkach ci coś jeszcze powiem. Na maseczkach się oszczędza. Na przykład na pomadce do ust. Emocje można wypowiedzieć, język pokazać. Tak. Zezłościć się strasznie i nikt nie zauważy. Jesteś fajna. Mogę ci zrobić herbatę? A, kochana, pewnie, że możesz, tu mam swoją filiżankę. Co? Tak. To co ty sobie myślisz tu? Jak możesz? Normalnie, to jest moja zdezynfekowana filiżanka. Proszę, o tutaj. Później jak umyjesz, to mi w woreczek włóż, dobrze? Nie, ja sama włóż. Sama włożę. Och, mój Stanisław się do mnie odezwał. To jest brak słów. Tak, kochana. Mówię ci, miłość to jest... A co ty znasz w ogóle o miłości? Co ty wiesz o miłości? Ty masz chłopa? Nie masz. A ja to ciągle. Ciągle jestem zakochana. Gdzieś tak szukam. Jeszcze się tak. Zielonowłosy i te inne? Zielonowłosa? Moja droga, ona już ma... Nie wiem, gdzie to położyć, bo to nie rozumiem. Nie masz miejsca, wieszaka jakiegoś? Nie, ja jestem ascetyczna kobieta. Książki teraz lubię. Sporządniałam. Mam 60 i plus. Mam specjalne fory. Po co mi więcej rzeczy? Wystarczy, nic już nie pomaga, naprawdę. Ja już nawet nie patrzę, bo kobiety piękno... Zastrzykałam sobie tego wszystkiego, żeby nie móc się zdziwić i widzisz. To nie marsz, nie marsz ten łeb, tak? Toż nie marszczę, nie? No. Lepiej. Ale opowiadaj, dobra, jak w tym domu? Jak tam dom? Opowiadaj. Jak tam Heniutek? Nie, wiecie co, ja jest, nie jestem, ja sobie nie radzę z tą całą, wiecie, z tą presją taką, wiecie. W telewizji mówię tylko o tym koronawirusie, co tam lata i w ogóle. Trzeba się dezynfekować. Moje ręce nie przyjmują tego. Wiecie, ja mam specjalne dłonie. Ja mam tutaj dezynfekatory. Weź to, proszę cię. Nie, w domu też. Moja córka już nie ma niebieskich włosów. Jakbyś nie ma? Widział. Nie, różowe już ma. Mówi, że tamte już doszły w trendy. No dobra. On nie jest trendy. Jak nie chcesz opowiadać. Thank you.
się jej. No a skąd mam jej? Za młoda jestem jeszcze, no! O płeć chodzi, rozumiesz? Ty kobietę tak wierzę. No jak to gdzie? Kobietę czuję. Panie Auto, czy ty rano jesteś, kim się czujesz? Jak rano wstajesz, kim się czujesz? No kobietą, no! A wieczorem? To chodzi. A wieczorem? Nie wiem. No to niebinarna. Ale wiecie co, dziewczyny? Tak sobie myślę. A wy kim jesteście? No? Ja jestem porządna kobieta. A co? A ja jestem zakochana. A wiecie co? Bo ja tak sobie pomyślałam, że was zapytam o to, no nie? To bo wiecie tak. Lepiej nas nie pytać, bo my cię nie znamy. No znacie, znacie, no ale wiecie jaka ja jestem? Muszę zapytać, no nie? No. To jak te rusałki? Nie, 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 nie. Tam dał, tam nie, no proszę cię. A może te kotki? Kici, kici miał, miał te nie, sprawy? Nie, 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 nie. A może dziecinne? Co? Co do rączki ci mówi? Nie. No, no, może, no to może do matorki. No to w ogóle się wyrwała. No, o, jak to skończ? Moja koleżanka. Czy jako koleżanka? Moja. Moja, no. No to jak to do matorki? Byle komu, aby nie. No ja cię bardzo proszę, no. No co? Ty zgorszenie będę nas wygonić. Ja o matko. Nie. A no ja zgorszenie, no jak ja zgorszenie? Ja bym cierpię, aby to takie głupoty opowiedzieć. No to pożyczy cię. Tak. Jedna, wiesz tutaj ten. Możesz być? No. Dobra, może poczekaj, o to nie ma, ona nie chciała. Dobra. Niech mi tam będzie. Niech cię. Niewinnością białym śniegiem pierwsza gwiazda już na niebie. Ale pociąg staje w próg, a kobieta, 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 kobieta,
szkoda. Jedyna tyś, Aniu, nie dziewczyna. Miłością no, jesteśmy. Docenili mnie w końcu? No kurde, jedna, no. Nic, jesteś, nic, 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 nic. A ty nie wiem, że to nic nie ruszy. Nie ruszy. Zero? Nic? Świat cierpi. Tylko my cierpimy, no. A ty się kochasz? Nie, nic. No muszę. Zakochana, ty wiecie. Ja nie mogę, nie mogę. Wiesz co? Ty rzeczywiście, u mnie ty ściana, ale ty jak ściana. Nic do ciebie nie dociera, tylko ta miłość, szukanie tej miłości, wiesz. A prawda? Nie, a ale jak się tam nie odnosicie, co to znaczy? Bo ty nic nie rozumiesz. A co, będziemy tłumaczyć? Coś rozumiem. Ja ludzie rozumiesz? Co widzi w sobie? Świat i koniec. Najważniejsze jest dystans. No i masz się wzięła luka. Wy nic nie rozumiecie, w ogóle wy nic. Kompletnie. Ja rozumiem. Co ty co rozumiesz? Zaraz. Bo ja, wiecie co? Mówili o mnie? Ja wam powiem, o, napisali, że jestem piękna i bogata, ale przychodzę tu bezobjawowo, bo... Bezobjawowo. Tak, bogata. Ale piszą bardzo mądre słowa. W którym miejscu? Pokaż. Słuchaj, bądź damą, mówili. Twoja spódnica jest za krótka, twoja koszula jest za długa. Nie odsłaniaj tyle skóry, zakryj się. Zostaw coś dla wyobraźni, nie kuś. Mężczyźni nie potrafią się kontrolować. Mężczyźni mają potrzeby. Wyglądaj seksownie, bądź gorąca. Nie bądź taka prowokująca, sama się o to prosisz. Za bardzo się stroisz, ubierasz się niechlujnie. Wyglądasz jakbyś sobie odpuściła, bądź damą. Mówili, nie bądź zbyt gruba, nie bądź za chuda, zjedz coś, schudnij. Przestań tyle jeść. Zamów sałatkę, nie jedz zwykle potanów. Pomij deser. Przejdź na dietę. Boże, wyglądasz jak szkielet. Czemu po prostu czegoś nie zjesz? Jesteś wychudzona, wyglądasz na chorą. Miej rozmiar zero. Miej podwójny zero. Bądź niczym, bądź damą, mówi. Usuń włosy na ciele. Utnę to, utnę tamto. Usuń blizny. Pomij rozterwy. Wypełnij usta. Usuń zmarszczki. Zrób lipstick twarzy. Zmniejsz brzuch. Powiększ biust. Wyglądasz naturalnie. Się starasz, jesteś za bardzo zrobiona. Mężczyźni nie lubią takich kobiet. Bądź damą, mówi. Noś makijaż, podkreśl kości policzkowe, pomaluj powieki, podkreśl usta, zrób brwi, zwiększ rzęsy, pomaluj brzęsy, puder, róż, patelka, twoje włosy są za krótkie. Pomaluj je, wyglądasz młodo, staro to brzydko. Bądź damą, mówi. Chroń się, bądź czysta, nie bądź dziwką. Nie kryj się, nie bądź taka prowokująca. Bądź damą, mówi. Bądź doświadczona, bądź seksualna. Bądź niewinna, bądź sprośna. Bądź fajna, nie bądź tak jak inne. Bądź damą, mówi. Nie gadaj tak dużo, nie gadaj tak tyle. Dlaczego jesteś taka nieśmiała, nieszczęśliwa? Nie bądź suką, nie bądź taka emocjonalna. Nie płacz, nie krzycz, nie przeklinaj. Wytrzymaj ból, nie narzekaj. Nie chcesz mieć dzieci? Jeszcze będziesz ich chciała mieć. Nie daj się zgwałcić, nie pij za dużo, nie chodź sama, nie ubieraj się tak. W ogóle nie uśmiechaj się do nich, do nikogo. Nie wychodź w nocy, nie ufaj nikomu, nie mów tak, nie mów tak, nie. W telewizji. Po prostu bądź damą, mówili. Matko, Sława Tyczek jest inaczej, nie? Oczywiście. Idź, Basia, z tymi nerwami i z tubimem to trzeba odreagować. Na ogół jestem zdrowy typ, choć były w życiu grzechy, lecz serce zdrowe mam jak byk, a płuca mam jak miechy. Wątroba, nerki, cuda wprost, ach co za analiza, bajeczny wzrok, przeciętny wzrost, a kiszki palce lizać i tylko jedno mi doskwiera. I radość życia mi odbiera. Co? Nerwy, cholera! Przeklęte nerwy, cholera! Co mną przez przerwy, cholera! Trzęsą, cholera! O! 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 No! No. Nerwy, cholera! Przeklęte nerwy, cholera! Co mną przez przerwy, cholera! Trzęsą, cholera! O! Triki nerwowe i te podrygi nerwowe. Tak. Nerwy. Tak.
Nerwy, cholera. Przeklęte nerwy, cholera. Co znowu bez przerwy, cholera, trzęsu, cholera, o! Organa o. Wszystkie zdrowe, o. Choć tego, co nerwowe. No i nie. Choć lubię spać i dobrze zjeść, nie mogę pracy znieść. Bo proszę państwa, nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną przez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o! Zaprosił mnie o. Na obiad, o. No. Zaprosił mnie na obiad szef. Na swoje imieniny. A wtem zaczyna drgać mi brew i robię dziwne miny. Kto inny by przeczekał szok i byłoby po wszystkim, a ja szefowo kuksa w bok, można tak, ale a szefa w łeb pół miskiem. No gdzież? To jeszcze nic na domiar złego, kradną mu forsę. A dlaczego? No bo dlaczego? No bo no. Nerwy, cholera, przeklęte nerwy, cholera, co mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o. No. Te wszystkie tryki nerwowe i te webryki nerwowe, co mną bez przerwy, cholera, trzęsą, cholera, o! No. Boże, a ja potrzebuję mieć prawdziwego przyjaciela. Potrzebuję. Też masz. A Heniutek? Tak. Heniutek to mąż. To przyjaciel. Przyjaciel. Gdy w twoim życiu zjawił się ktoś, kto wygląda jak równy gość, ale nie wiesz, czy szczery jest, czy na pokaz ma gest. Weź go w góry na równy sok, nie odstępuj go tam na krok. Jedna lina niech łączy was. A więc co? Ja tam nie smutno. Życie towarzyskie wam się nie układa? Układa. Ale tym, co się nie układa, to wam powiem, że wszystko się niektórym ludziom nie układa, ale zapominają coś, że może im się coś naprawdę nie uda. Bo jedno życie się nie ułoży dobrze, drugie nie też, ale jeszcze zostaje ostatnie życie. No i wtedy może być nieciekawy. Po necie krąży taka opowieść, przypisuje się ją Louisowi, ale to nieprawda, ale warta jest przypomnienia. Rozmawiali ze sobą dwóch diabłów, jeden młody, drugi stary. I młody był zaskoczony tym, że piekło już jest wypełnione po sobą. Zapytał starego diabła, jak to jest, bracie, co zrobiłeś, że piekło jest pełne? Rozparł się stary i mówi tak, po prostu. Jak to? No zwyczajnie, zbudziłem z nich strach. Ludzie zawsze się bał. Dlaczego się bał? Mieli się choroby, ale ja wzbudziłem taki strach. Wzbudziłem taki strach, że oni stracą to życie tu, na ziemi. Nie uwierzyć, jak to. Przecież oni w większości patrzyli w górę. Nie. Ja im powiedziałem. Oni uwierzyli to, co mówią ci, o którym ja mówię. A w kolorowych gazetach, w telewizji, wszędzie jest napisane. Ważne jest tylko życie. I oni w to uwierzyli. Uwierzyli. I robili wszystko, żeby to mizerne życie zatrzymać. Robili wszystko, żeby za wszelką cenę przeżyć chociaż jeden dzień.
marny dzień. Przestali się ze sobą spotykać. Przestali się do siebie przytulać. Przestali się do siebie uśmiechać. Myśleli tylko o tym, żeby przeżyć jeden mizerny dzień. Takiego czegoś na świecie jeszcze nie było. Świat się stał jednym wielkim obozem koncentracyjnym. Ludzie poszli do niego z własnej woli. Doszło do tego, że przestali pracować, przestali jeść i każdego dnia te mizerne dusze umierały, nie patrząc w górę. Która się okazała być jakimś zagrożeniem. No więc szeroko otworzyliśmy drzwi. Wszyscy idą prosto do innego życia. O matko, zasmuciłam pana. No właśnie, jakoś tak smutno, taka wiecie, smutno. Słuchajcie, oprócz Twima, znaczy ja nie pamiętam, bo ja byłam mała. Ale pamiętają inni ludzie. Był taki człowiek, nazywał się Gałczyński. Był taki, napisał mnie z 1931 roku, bo nie byłem chcący się spotkać. I dzisiaj pośmiejmy się sobie siebie i zobaczmy, czy nam się będzie chcący spotkać. Twarzy kwaśnej klęsy, miał portek z 15 par, a może 16 i wszystkie mu się trzęsły. Boże szary jak fetrze, boże granatowy też, od ślubu jeszcze lepszy, marenka służy też. Krótko mówiąc, którykolwiek portki kończyny dolnej tylko, to trzęsły mu się one jak nieprzymierzająca osika. W ten sposób przez trzęsienie pan żywot miał bardzo lichy, bo wszędzie ludzie wszedł zdziwienie, a potem śmiechy i chichy. Ciocia, już nie pamiętam, kto powiedziała do tego pana. Chłopcze, ty kłócił się ponad portek w prawo, przedziwno wylałeś trzy morza łez. A znowu nie jest tak zimno, więc spróbuj choć bez. Toć są materiały urocze, toć są, kochanie, toć. Ty kup sobie lepiej szlafroczek i w tym szlafroczku chodź. Lub od razu na zadek kupił sobie spóźnij troszkę, a na wszelki wypadek parasolkę i broszkę. Też innych rzeczy mnóstwo, kocięce, opędzusko, rzęsy z drutu nalejone i już będziesz urządzony. A wąsy sobie wyskup i tak wygląda się w blisku. Kupił pan szlafroczek, chodził w szlafroczku roczek, ale tylko w ciemności, bo i szlafroczek już się uchodził. Tam. I trzęsą się to mieszkanko, kanapy i futryny, bo to był dom bardzo melancholijny i bardzo cykoryjny. Tutaj kończy się balada o portkach się trzęsący, a balady morą gada, mora następujący. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, a trzęsą się portki pentakom. Proszę państwa, wszystko co już było, więc mamy teraz na granicy bardzo dzielnych chłopaków, nie trzęsący się mają spodni. I dla nich to piosenka i zapraszamy do wspólnej zabawy. Do wspólnego śpiewania. Tak jest. Wszystko rozumiem. Tak, tak. Ja to
Nie wiem, może ja jestem jakaś inna, ale też tubi. Też tubi. Dobrze. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i udzić kolorowym godłem i udzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach, gdy przyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba, kiedy rozcierwi się rozchami wrzask lider pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać rzeczną żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi, wiedz, że to bójda granda zwykła, że ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta ziemi sikła i obróciła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne i upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę, rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta i od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy, bojać to my panowie szlachta, 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 bojać to my panowie szlachta. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę piją dzwony króle z panami brzuchatymi, wiecie to bójda granda zwykła, że ci wołają broń na ramię, że dziś nafta ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne i upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę, żyj karabinem prok ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta i od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy, bojać to my panowie szlachta, 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 bojać to my panowie szlachta. Inni mówili zmiana klimatu, czasem trafił się wiek.